Witam, witam. Dzisiaj siedzę w Bizonie Red056. Mogliście już go widzieć u mnie na kanale ogólnie, ale stało się tak, on po prostu działa. Jest w pełni sprawny i właśnie. Prezent jest nowy tutaj. Ogólnie leżał wcześniej na silniku, jakby ten, jak tam był, ten Bizon cały. Paski w ogóle tutaj są. I teraz tak. Tu się dodaje gazu ręcznie. Tutaj jest wejcha od zmian biegów. Są reflektory. Tutaj prędkościomierz. Poziom paliwa. Temperatura. Tutaj ogólnie są regulacje motowidły i tego ogólnie, co z headerem powiązane. Hamulce. Tutaj jest sprzęgło. Ogólnie ostatnio koszono nim owies, który jest tam na przyczepie. Bizon Super Z056 ogólnie. Silnik Andoria oryginalny. Jest tutaj w tym Bizonie. Tutaj skrócona instrukcja obsługi silnika. Obsługi silnika. No fotel to tak średnio bym powiedział. Tutaj włączanie mucarni i motowidły na tych dwóch. Także ja zejdę teraz na dół. Zszedłem z Bizona. Listwy świetlne tutaj są. Światła są już od 56, czyli dalej od środka. Pokrzywa. Tutaj paski, wszystko widać. Naklejka oczywiście stara, tylko żeby wyblakła. Tutaj jest podajnik, na przykład dajmy sobie na to owsa, do zbiornika, akumulatorki oczywiście, światła starego typu, nowsze światła mają wydłużoną, tak jakby listwę, fartuch oczywiście, fartuch jest wymieniony, ogólnie Bizon rocznik 1981 jest. Klawiatura. Jeszcze resztki słomy. Zaczep oczywiście. Na wózek, który stoi tam. O, jest. Filtr tam na górze. Klapa chłodnicy, za nią chłodnica. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No teraz, nowych widzów zachęcam do subskrybowania kanału, starych do łapkowania i także nowych. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Pa, pa wszystkim!